Właściwie działania rządu można zdefiniować w trzech kierunkach. Był wątek oczywiście emigracyjny. Mobilizacja uchodźstwa polskiego do pracy na rzecz niepodległości. Był wątek krajowy. Pomoc krajowi. I wątek międzynarodowy. Działalność niepodległościowa na terenie międzynarodowym. Trzeba było tutaj podejmować akcje takie, żeby temat Polski istniał ciągle. Na terenie Londynu istniała European Liaison Group, Rada Narodów Ujarzmionych. Był bardzo ożywiony kontakt między przedstawicielami innych państw środkowo-wschodniej Europy. Była umowa z rządem ukraińskim, z Czechami też była umowa. Robiło się dla propagandy współpracę czynników emigracyjnych, ponieważ to były wspólne cele, dążenie do odzyskania niepodległości. Bardzo często odbywały się wspólne akcje. Jak coś się działo takiego, gdzie trzeba było reagować, to z tamtych krajów przychodzili na nasze demonstracje. Sieć rządu polskiego rozwiana na Zachodzie była duża. Władze Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie miały swoją centralę tutaj w Londynie, ale nie działały one samodzielnie, dlatego że byli delegaci na całym świecie prawie. Mamy ich 22 tych delegatów rządów w poszczególnych krajach. Nie są uznawani, ale mają dostęp do władz politycznych, do rządów danych krajów, do parlamentów i to jest ich głównym zadaniem. Rząd polski formalnie na emigracji nie był uznawany przez Wielką Brytanię, ale dojście mieliśmy do premiera. Nieoficjalnie stosunki były bardzo dobre. Oficjalnie nie istniały. Kontakty były bardzo ożywione z parlamentarzystami brytyjskimi. Była taka grupa British Solidarity with Poland Campaign. I to stworzyli z różnych ugrupowań parlamentarzyści brytyjscy. Na czele tego stanął znany przyjaciel polskiej sprawy, Sir Bernard Brain. Był nieoficjalnym delegatem do naszego rządu. Co 2 tygodnie co najmniej był z wizytą naszego premiera i prezydenta. Byli Anglicy, którzy bardzo Polaków popierali i to wcik polegał na tym, żeby oni byli świadomi, co się dzieje, żeby oni tam, gdzie mieli wpływy, mogli wpływać. Jak pani Thatcher pojechała do Polski z wizytą, to przed wyjazdem dopytała się nas, z kim ma rozmawiać i jak, a po przyjeździe dostali mi zaklejone kopercie cały raport, z kim rozmawiała, o czym. Anglicy robią pewne rzeczy oficjalnie, a pewne rzeczy nieoficjalnie. I to jest nieoficjalne, nikt panu nie potwierdzi, że było. A było. My reprezentowaliśmy wtedy ten głos Polski na arenie międzynarodowej. Wysyłaliśmy memoranda in defense of Poland's freedom, wystosowane na zebrania przygotowawcze do konferencji o bezpieczeństwie i współpracy w Europie. Genewa, Wiedeń, Helsinki, bardzo znane zresztą kraje takie jak Polska, które były pod jarzmem komunistycznym, polegały na tym i na oddźwięku w świecie i tych właśnie spotkań. Nie ustajemy w pracy wykazywania Zachodowi, jakie są niewzruszone prawa Polski do prawdziwie niepodległego bytu i całości jej terytorium. Jestem
z tej Rzeczpospolitej Londyńskiej, w pełnym sensie tego słowa, bo tu się urodziłem. Koleżanki w szkole zawsze mówiły, o, wy jesteście Angielkami pochodzenia polskiego. Myśmy mówili, nie, my jesteśmy Polkami, po prostu tutaj mieszkamy. Jeśli pies się urodzi w stajni, czy jest koniec? I mnie się wydaje, że byciem Polakiem to jest kwestia wychowania raczej niż miejsca urodzenia. Wychowywano nas w duchu polskim. Wiedzieliśmy, że Polska nie jest wolna i wiedziałam, że rodzice nie przyjmą brytyjskiego obywatelstwa. No człowiek jednak to jak widzi w domu, to sam potem tym nasiąka. Polak zawsze myśli o tej swojej Polsce. Myśmy często poczuwali się do tego obowiązku, że powinniśmy coś robić, dlatego że jesteśmy tutaj, w Polsce się źle dzieje. Zrzeszenie było bardzo wygodnym instrumentem do tego. Myśmy spotykali się dość często jako zarząd. Mieliśmy pomieszczenie w tym samym domu, co Rada Narodowa, na Emperor's Gate. Zrzeszenie studentów wydawało swoje własne pisemko Merkuriusz Polski. Ostatni numer, jaki ja mam, z 76 roku, który już nawiązuje do tego, co się dzieje w Polsce. Był to bardzo ciekawy okres w polskiej historii. Zaczęło się od zmian, proponowanych zmian do Konstytucji i listu 59. Tak się składało, że jeden z sygnatariuszy, profesor Kołakowski, był w Anglii i to była taka może pierwsza duża manifestacja, którą zrzeszenie zorganizowało. Downing Street wtedy jeszcze było otwarte, także można przed samym domem premiera Anglii demonstrować. Jak na przykład taki Jaroszewicz przyjechał, to myśmy stali z plakatami, z megafonami. Nie ma chleba bez wolności, to przychodzi do głowy. Plakaty rysowaliśmy na białych, czerwonych flagach, prawda, i napisy. Zrzeszenie wtedy było dosyć aktywne, kiedy po raz pierwszy dysydenci zaczęli otwarcie pisać listy. Ludzie się ujawnili. Ich bezpieczeństwo polegało na tym, że prasa zachodnia wiedziała o nich. Była lawina tych różnych listów otwartych. Kolega Adam Ostaszewski wpadł na pomysł wydania tych wszystkich tekstów, bo on wiele z nich tłumaczył. Przystąpiliśmy jako studenci do stworzenia książki, która za pomocą dokumentów wychodzących w Polsce, ale tłumaczonych na język angielski, plus teksty łączące te dokumenty taka, żeby one opowiadały, co się działo w Polsce. Od momentu Helsinek, poprzez próbę zmiany konstytucji w Polsce, KOR-u i innych instytucji. Staraliśmy się zadokumentować i doprowadzić do świata zewnętrznego, co się dzieje w Polsce. To już były lata 80. Solidarność już się zbliżała ku zmianom w Polsce.